Zdrowie w życiu każdego człowieka jest wartością nadrzędną. Część problemów zdrowotnych różni się jednak u kobiet i u mężczyzn. Pierwszy Ostrudzki Kongres Kobiet zgromadził lekarzy, którzy podczas swoich prelekcji przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące najczęstszych chorób i problemów dotykających kobiet. Do tej pory w Ostródzie nie było takiego miejsca, takiego dnia, gdzie nasze kobiety mogły się spotkać, porozmawiać o sprawach dnia codziennego. Ten pierwszy Ostródzki Kongres dotyczy zdrowia, bo zdrowie w naszym życiu jest najważniejsze, zarówno te fizyczne, jak i wewnętrzne, czyli zdrowie psychiczne. Podczas pierwszej części spotkania lekarze zachęcali do badań, które powtarzane z odpowiednią regularnością pomagają wcześnie zdiagnozować choroby, dając duże szanse na wyleczenie. W drugim cyklu spotkania poznaliśmy blaski i cienie bycia kobietą, podczas którego mogliśmy wysłuchać rad pani psycholog na temat smutku, który nie jest chorobą, i o depresji, gdzie leży granica. Odbył się również profesjonalny coaching dla kobiet. Style życia odpowiadają za 50%, można powiedzieć, naszego zdrowia. Unikanie palenia, unikanie alkoholu, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, spożywanie warzyw i owoców, jak również profilaktyka szeroko pojęta, a więc rozpoznawanie tych stanów, które mogą jej zagrażać. Mam tutaj na myśli profilaktykę raka szyjki macicy, czyli badania cytologiczne, oraz profilaktykę raka piersi, czyli badania mamograficzne. Organizatorem wydarzenia była Rada Kobiet, nowy organ funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w Ostródzie. Najważniejszym celem w Radzie Kobiet jest pomoc kobietom. Pomoc kobietom, by miały pewność, że to, co robią, ma pozytywny wpływ na ich otoczenie, na ich środowisko, a w czasie kryzysowym, w czasie jakichś problemów, wiedzą, gdzie szukać pomocy. Podczas kongresu dla każdej z uczestniczek przygotowany był upominek. Ponadto spośród obecnych osób rozlosowano vouchery, kupony upominkowe oraz zaproszenia między innymi na bezpłatne badania USG. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv